mówisz, że postanowiłaś zorganizować sobie wesele. Bardzo dobry pomysł. A ja za chwilę powiem Ci, na co zwrócić musisz uwagę, aby to szczególne święto bardzo dobrze Ci wyszło. Abyś cieszył się i cieszyła się tak, jak należy właśnie w ten jeden dzień. Przygotowałem sobie troszeczkę notatek, żeby to szczególnie dobrze uwydatnić. Co na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę? Przede wszystkim bardzo dużo osób mówi ten najważniejszy dzień. Serio? Znam bardzo dużo innych dni, które mógłbym uznać za najlepszy dzień w życiu, najważniejszy dzień w życiu. Co z tym dniem, który uznajesz, albo wszyscy mówią o nim najważniejsze, nad wyraz nadinterpretowane? Jest to niewątpliwie, ale to niewątpliwie najdroższy dzień, jeżeli chodzi o imprezę. Bez dwóch zdań, wesele to jest najdroższa impreza, jaką w życiu organizujesz. Nie darmo to porównywać do czegoś innego, no chyba, że jeszcze zorganizujesz ślub własnej córki, albo chrzciny, lub inną imprezę, na której nigdy nic Ci się nie zwróci. W tym filmie będę mówił też trochę o pryzmatach patrzenia na wesele. Przez pryzmat fotografa, przez pryzmat kamerzysty, przez pryzmat osoby, która bierze owy ślub albo bierze udział w zabawie weselnej. To są na pewno te bardzo ważne aspekty, które gdzieś po drodze się krzyżują. Postarałem się właśnie je wszystkie zawrzeć tutaj w tych swoich notatkach. No i co? No i myślę, że o nich na pewno będziesz chciał albo chciała usłyszeć. Data. Wybierasz sobie zimno czy ciepło. Różne są sobie motywy wybierania różnych dni. Są środki tygodnia, są soboty, są piątki, są niedziele. Właściwie każdy dzień jest dobry na wesele. Tak na dobrą sprawę, byle twoi goście na ten dzień przybyli. Na pewno, jeżeli robisz to w wakacje, będzie na pewno cieplej. Jeżeli robisz to w zimę, no cóż, chłodek, no ale wciąż też i może trafisz na piękną zimową aurę, czyli trochę śniegu. Wiadomo, że ma to swoje uroki. Na pewno wychodzenie na papierosa w trakcie imprezy przez swoich gości w wakacje będzie dużo przyjemniejsze, ponieważ wyjście w koszuli po alkoholu w zimę może nieść ze sobą ryzyko jednak chorób, a w wakacje, jakby nie patrzeć, no będzie to obarczone mniejszym ryzykiem. Różnie bywa z wyborem miejsca. Jeszcze do niedawna, zanim Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych nie forsowało wesel plenerowych, odbywały się w większości w salach, odbywały się w salach weselnych, w dworkach, tak dalej, tak dalej. I oczywiście wcześniej poprzedzając to urzędem stanu cywilnego. Dzisiaj te zasady trochę się pozmieniały i możesz wybrać między miejscami w plenerze, gdzie cała impreza odbędzie się właśnie w takim anturażu. Z tym wiąże się także pytanie, czy ten ślub będzie konkordatowy, czy ten ślub będzie cywilny. Jest to naprawdę duża dowolność. I tak na dobrą sprawę nie ma czegoś takiego, że a zazwyczaj robi się tak, albo zazwyczaj robi się tak. Jest to już archaizm. Dzisiaj robi się wszystko według własnego upodobania i nie ma ku temu żadnych przeszkód, ażeby robić to naprawdę zupełnie po swojemu. Kierując się wyborem miejsca, musisz pamiętać o czymś takim, że to miejsce, kiedy wchodzisz do środka jakby po raz pierwszy, zrób taki podstawowy test. Wejdź na salę, na sam środek i zrób test. O! O! Jeżeli podczas rozmowy z menadżerem, jeżeli podczas rozmowy ze swoją drugą połówką, podczas rozmowy z mamą, z kimkolwiek na tej sali, na środku, czujesz lekki dyskomfort, pamiętaj, to odbije się także akustycznie na weselu. Podświadomie będzie Cię coś irytowało, jeżeli będzie dyskomfort oczywiście. Jeżeli czujesz ciepło, jeżeli czujesz, że wokal się bardzo ładnie rozchodzi, że to jak mówisz jest odbierane bez żadnych przegłosów, naddźwięków, poddźwięków, jeżeli czujesz się po prostu komfortowo i ciepło, jak w domu, jak w poduszce, to znaczy, że to miejsce ma już potencjał. Na co zwrócić uwagę? Na pewno musisz zwrócić uwagę na to, z czego wykonane są ściany i podłogi. Jeżeli ściany i podłogi będą wykonane w dużej ilości z drewna, z regipsu, z tak zwanych, my to mówimy szmat, natomiast mówimy o firankach, mówimy o rzeczach miękkich, akustyka tego miejsca będzie dużo lepsza. Natomiast jeżeli na ziemi będą tak zwane gładkie, płytkie, polerowane, błyszczące, niestety dla dźwięku nie niesie to nic dobrego. To samo ma też miejsce, kiedy mówimy o szklanych oranżeriach. Niestety struktura szkła nie wpływa pozytywnie na dźwięk.
Tak więc jeżeli myślisz, że będzie ci dobrze w miejscu, w którym będzie przeszklone na wskroś, niestety mam dla ciebie bad news, dla dźwięku to wcale nie jest żaden pożytek, wręcz przeciwnie, jest to tak zwane z angielska disadvantage, albo po prostu szkoda dla twojego dźwięku. Wybierając miejsce, kieruj się czymś takim, że zdjęcia w tym miejscu może i w dzień powszedni wyglądają pięknie. Może przy przystrojeniu sali tylko dla zdjęć jest pięknie. Zwróć uwagę, że w dalszym ciągu w trakcie wesela ludzie się bawią. I teraz, jeżeli wybierasz miejsce, to patrz na to, czy to miejsce ma jedną, czy też więcej sal. Czy siedzicie w jednym miejscu, czy w wielu. Jeżeli siedzicie w jednym, na pewno będzie to miało ogromny wpływ na prowadzenie wesela. Jest dużo lepsza kontrola nad ludźmi, kiedy wszyscy siedzimy w tym samym miejscu, gdzie się bawimy. Dużo większa interakcja występuje między prowadzącym, nieważne czy to DJ, czy to zespół, a ludźmi, którzy właśnie przybyli na wesele. To ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób się bawimy i pamiętaj, że takie rzeczy bardzo istotnie potem wpływają na fotografię w trakcie wesela. Czy będzie tam ogień, czy będzie mega dynamika? Oczywiście to jest zależne także od muzyki i od samych gości. Natomiast podświadomie dobry lub zły dźwięk, interakcja i obecność na tej samej sali, bądź też bycie na drugiej sali, no jest uzależnione właśnie od miejsca. Czyli nie możesz się kierować tylko i wyłącznie zdjęciami, które możesz zrobić sobie za dnia. Tak na dobrą sprawę, na zdjęcia do tego miejsca możesz wrócić w zwykły dzień, poprosić menadżera, zjeść tam obiad, kolację, cokolwiek i zrobić to w każdy inny dzień. Mówimy o zdjęciach. Natomiast sama zabawa, no tutaj bywa różnie. Pamiętaj o tym, kiedy będziesz się kierował lub kierowała wyborem miejsca. Miejsce musi uwzględniać ilość sal i to, w jaki sposób jest interakcja. Każde przewężenie, każde zwężenie, obniżenie wpływa na to, że jest to podświadomie gorsza interakcja między prowadzącym, prowadzącymi, a właśnie gośćmi. Reasumując, jeżeli wybierasz miejsce, z mojego punktu widzenia akustycznego oczywiście i prowadzenia imprezy, najlepsze są miejsca, w których mamy jedną salę, w której siedzimy, w której spożywamy posiłki i w której się bawimy. Druga rzecz, bardzo dobre dla dźwięku, o ile nie najlepsze, są miejsca, w których jest bardzo dużo drewna, miejsca, w których jest bardzo dużo miękkich przestrzeni. Dźwiękowo jest to najlepsze, co może być dla tańca, dla samego dźwięku, dla komfortu słuchania muzyki, nawet w tle. Ona zupełnie inaczej się rozchodzi, kiedy muzyka się sączy, a drewno po prostu chłonie dźwięk. Drewno, szmaty, tak zwane, o których wcześniej ci wspomniałem. Niestety dużo gorzej wypadają w tym momencie sale weselne. Kładzie się nacisk na ilość gości, niestety jakość, z której wykonane są owe sale, pozostawia bardzo dużo do życzenia. Nie mówię o wszystkich i też nie mogę generalizować, ponieważ są sale, które ewidentnie postarały się o to. Zwróć uwagę, czy tak też jest, aby akustycznie to wszystko naprawdę ze sobą grało. Jeżeli tak właśnie jest, że taka sala daje ci komfort rozmowy, że w wielkiej sali, jakbyście rozmawiali w bardzo małej przestrzeni, taka sala powoduje, że na pewno ta zabawa będzie dużo lepsza, czy DJ, czy zespół. Tak na dobrą sprawę powiem ci szczerze, że nie ma to większego znaczenia, bo najważniejsze jest nastawienie gości. Ponieważ i DJ, i zespół, to tak jak ktoś kiedyś bardzo mądrze powiedział, czy wolisz chleb, czy bułki, nie ma to większego znaczenia, jedno i drugie to pieczywo. I tak też faktycznie jest. Oczywiście różnimy się między sobą wykonaniem, ponieważ DJ no, będzie miał większą mobilność, jeżeli chodzi o dostęp do kawałków. To bez dwóch zdań. Natomiast w dobie XXI wieku, w dobie dostępu do internetu, w dobie dostępu do sklepów internetowych, muzycznych, tak na dobrą sprawę nie ma żadnych ograniczeń, czy to zespół, czy to DJ. Kwestia tego, w jaki sposób to wykorzystają. Taki zespół w trakcie jednej nocy na pewno zagra dużo mniej kawałków niż DJ. Będą to na pewno kawałki na żywo. Jeżeli zespół jest charyzmatyczny, no to bez dwóch zdań po prostu masz show. Ja osobiście znam bardzo dobre zespoły, które świetnie wykonują swoją pracę i jestem w stanie je w każdej godzinie polecić. Natomiast znam też zespoły, które dobrze byłoby, żeby jednak pozostały tylko i wyłącznie na festynach. To samo też się tyczy DJ-ów. Nie wszyscy DJ-e jakby odpowiadają mojej wizji. Ale bardzo ważnym jest to, że jest tak zwany popyt jest podaż, czyli to, że ktoś oczekuje czegoś, wywołuje też podaż. Jeżeli oczekujesz jakiegoś poziomu, no to znajdziesz na pewno swojego DJ-a. Jest ich bardzo dużo. Ten tort jest nie do zjedzenia. Tak na dobrą sprawę jest tyle gustów, ile jest DJ-ów. I taki też powinieneś obrać kierunek.
nie to, czy u kogoś ktoś się bawił dobrze, ponieważ jakie były oczekiwania tak na dobrą sprawę. Bardzo ważne jest to, czego oczekujesz. I szukaj tego, ponieważ tak na dobrą sprawę dzisiaj, przy dzisiejszej technologii, przy dzisiejszym szybkim przesyle informacji, jesteś w stanie znaleźć produkt jeden do jednego według swoich oczekiwań. I do tego powinniście dążyć, żeby znaleźć produkt taki, który odpowiada dosłownie temu, czego oczekujecie od wesela. Ja na przykład jako DJ jestem w stanie zmiksować w ciągu jednej nocy około 250 kawałków. Dlaczego? Ponieważ nie gram ich od deski do deski. Ja je wszystkie miksuję ze sobą. Jestem DJ-em, który wielokrotnie stawał na podium mistrzów DJ-ów. Sampluję, skraczuję, więc tym samym daję poczucie dla gości, że mogą dostać w jednej chwili samplowane Czesława Niemena z jakimkolwiek bitem hip-hopowym, mogą dostać Rammsteina zmiksowanego z jakąś klasyką lat 80. i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czy wszyscy tego oczekują? Myślę, że nie. Jest to naprawdę indywidualna kwestia i podejście do tego, czy potrzebujesz tak na dobrą sprawę miksowania, czy potrzebujesz animowania. Wówczas wybierasz Wodzireja, takiego bardzo mocnego Wodzireja. Dzisiaj Wodzirej to jest takie słowo, które niestety jest trochę wyświechtane, podszyte też folklorem. Kiedy masz w głowie Wodzireja, nie wiesz tak na dobrą sprawę, czy to jest tylko człowiek, który prowadzi, czy też bardzo mocno ingeruje w twoją imprezę. Są tacy wśród was, którzy oczekują na przykład, żeby DJ albo Wodzirej prowadzili wasze wesele w sposób bardzo klasyczny, bardzo wyniosły, gdzie prowadzi się to, załóżmy, w ten sposób. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Jak państwu zupka smakuje? Ja nie jestem wśród tych właśnie Wodzirejów, którzy, czy też DJ-ów, którzy w ten sposób prowadzą swoje wesela. Robię to troszeczkę inny sposób. Ja bardziej jestem z tych szyderców, więc nazywaj mnie DJ-em szyderą. Oczywiście śmieję się, ponieważ nie drwię z gości, ale w dalszym ciągu podejmuję taką dynamiczną linię, która powoduje, że goście nie czują się sztucznie albo jakby za lustrem, tak? Nie ma czegoś takiego, że jestem kimś więcej albo kimś wyżej ponad tobą. Owszem, I'm in charge, mówiąc po angielsku, jestem u władzy, mam mikrofon, to ja mogę kierować tą imprezą i mam ten zaszczyt robić to. Natomiast w dalszym ciągu chcę, aby ta linia między nami była tak bardzo mocno krucha, żebyśmy byli po prostu jak goście tej samej imprezy. I to jest klucz, żeby nie mieć parcia na szkło i żeby w ten sposób nie wychodzić do gości z poziomu kogoś, kim nie jestem. Bardzo lubię patrzeć na Wodzirejów, którzy przybierają swoje stroje typu frak, typu ta magiczna kulka. Wierzę, że jest do tego jakieś uzasadnienie, że w ten sposób się ubierają. Wierzę, że jest to w jakiś sposób historycznie poparty ten strój. Natomiast nie mam takiej wiedzy i nie czuję się na tyle kompetentnie albo na tyle... jakiego słowa użyć? Aby założyć na siebie ten strój. Więc niekoniecznie mi to dobrze wygląda, niekoniecznie dobrze bym się w tym czuł, a już na pewno niekoniecznie dobrze bym miksował czy skraczował. Więc tego stroju nigdy nie przeobdzieję, muszę się wyglądać owszem, a i dobrze, ale w dalszym ciągu muszę się czuć jeszcze lepiej niż wyglądam. To tylko po to, że energia, którą daje z siebie zespół, DJ, Wodzirej, jeżeli jest tej energii dużo, jeżeli ta energia wychodzi z wewnątrz nas i ona jest dobra, no to jest tak zwane perpetuum mobile, ja daję wam, wy dajecie nam. I to jest klucz do dobrej, udanej imprezy. Wręcz bym powiedział, nawet podstawa. To, co jest niezwykle istotne, a o czym jeszcze nie wspomniałem, to repertuar. Musisz tak na dobrą sprawę odpowiedzieć sobie na kilka bardzo ważnych pytań. Jedno z nich to przede wszystkim, czy ty jesteś wewnętrznie rockowcem, czy jesteś drum and bassowcem, czy jesteś disco-polowcem. To jest wszystko bardzo istotne. Szczerze wobec siebie musisz na to odpowiedzieć. Dlaczego? Ponieważ tak na dobrą sprawę to nawiąże nam do kolejnego pytania odnośnie jakich gości zaprosisz. Jeżeli gra w tobie, w twojej duszy rock, to teoretycznie twoi znajomi będą gdzieś blisko ciebie, tak czy inaczej. Nie obracasz się przecież w kręgach ludzi, którzy są inni od ciebie. Teoretycznie musicie się gdzieś we swoim towarzystwie dobrze czuć. Więc coś was łączy. Kto wie, czy nie jest to muzyka. Oczywiście, że pasje i tak dalej. Natomiast gdzieś to wszystko jest mimo wszystko poszufladkowane. Zwróć uwagę, jakiej muzyki słuchałeś albo słuchałaś, kiedy mieliście 13 lat. Jest to taki okres buntu, najbardziej dobitnie wewnętrznie w was usadowiony. Jeżeli odpowiesz sobie na to pytanie, czy ta muzyka z tego okresu
to była muzyka, która po dziś dzień gdzieś i jej odnogi w jakiś sposób w tobie drzemią. Masz odpowiedź, jakim rodzajem muzyki powinieneś się kierować. Czy to jest istotne w odniesieniu do wesela? Wiesz co, na pewno nie istnieje coś takiego jak a zazwyczaj słucha się tego, a zazwyczaj słucha się tego. Dlaczego zazwyczaj? Czy nie jest tak, że tak na dobrą sprawę wnioski te wyciągasz poprzez to, na jakich weselach byłaś? Czy po prostu zbudowaliście sobie obraz wesela, który wygląda tak, a nie inaczej? Odpowiedz sobie na to pytanie, bo to bardzo ważne pytanie. Tak na dobrą sprawę nie ma czegoś takiego jak schemat. Schemat jest dobry tylko i wyłącznie przy płytkach elektronicznych, ale nie przy ludziach. Ci ludzie, których znasz na co dzień i którzy słuchają na co dzień techno, rocka, jak zwał, drum and bassów. W momencie, w którym przekraczają próg weselny, owszem, to wciąż w nich drzemie, natomiast troszeczkę łagodnieją te ich oczekiwania i zdają sobie sprawę, że muzyka lat 80. to w gruncie rzeczy czy 70., czy wcześniejsze, czy rock'n'roll, czy twist, whatever, czy soul, czy to będzie muzyka R&B, nieważne. Ta muzyka gdzieś tam po drodze w międzyczasie występowała, tylko że ewoluowała do dzisiejszych dźwięków. I teraz zastosowanie jej na twojej imprezie nie stanowi większego problemu, ponieważ tak na dobrą sprawę, jeżeli twoi dziadkowie albo twoi rodzice słuchali w tamtym okresie Bee Geesów, to bardzo duże prawdopodobieństwo występuje, że dzisiaj bardzo dobrze łykną kawałki, które gdzieś tam są zbazowane na groove'ie, gdzieś tam są zbazowane na takim typowym funk'u i one dzisiaj bardzo dużo, w dużej ilości występują. Możesz spokojnie zmiksować takie traki, więc tak na dobrą sprawę, my jesteśmy jako DJ od tego, żeby przełamywać pewne konwenanse i pokazywać ludziom, że chociaż idziemy w myśl, tak zwany along, starej linii melodycznej, to wciąż jesteśmy w stanie wykreować coś nowego, dołożyć coś od siebie. To nie musi być odgrzany kotlet i dlatego też zachęcam, żebyś wybierał i wybierała w ten sposób, żeby ta linia była nową, a nie starą. Owszem, bazujemy na starych kawałkach. Jest tak zwany kanon muzyki weselnej albo kanon muzyki tanecznej, do której się odwołujemy jak najbardziej. Ale to nie oznacza, że my nie możemy tworzyć nowych kanonów, dorzucać kolejnych i nowych kawałków. Codzienność i dzisiejsze tempo dorzuca nam ogromną ilość nowych tracków. Nie bójmy się z nich korzystać. Co się z tym wiąże? Istnieje coś takiego, co oczywiście w nawiązaniu dla zespołu czy też DJ-a, istnieje coś jak twoja playlista, którą masz wymarzoną, swoją, ulubioną i tak w ogóle. Więc na pewno powinniście na pewno swoją listę posiadać, gdzieś jakąś 40 kawałków, u mnie jest to zazwyczaj, do 40 kawałków, które możecie przynieść ze sobą, na którą się będziecie mogli powołać, która gdzieś wyznacza wasze trendy. Ja zawsze mówię swoim klientom, żeby to nie były kawałki weselne, ponieważ ja takowe posiadam. Natomiast żeby to były wasze kawałki, takie stricte mocno od was, pod was i od was. I dla was. To, czy je zagram i w którym momencie je zagram, to już potem inna bajka, ponieważ jak na dobrą sprawę będę miał, oczywiście pod warunkiem, że nie jest jakiś to punkt stop, kiedy robimy właśnie w trakcie wesela. No w tym momencie tak, ewidentnie, ale w międzyczasie to ja decyduję o tym, kiedy to zagrać, tak żeby to najlepiej wybrzmiało, żeby dało najwięcej powera z siebie, żeby miał najwięcej charyzmy. No właśnie.